Gość Radia Płońsk. Wakacje 2020 będą na pewno bezprecedensowe, wszystko rzecz jasna z powodu pandemii koronawirusa, no ale wydaje się, że jest bezpieczny sposób na podróżowanie i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy z Piotrem Porzińskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Od kilku lat podróżujesz po Polsce, po Europie, po świecie kamperem. Jak zaczęła się twoja przygoda z karawaningiem? Czym w ogóle jest kamper? Karawaning dla mnie w danym momencie, kiedy spróbowałem tego, to było trochę tak poczucie wolności, no i przede wszystkim spełnienie marzeń, czyli eksploracji mojego ulubionego kraju, czyli Italii. To był najłatwiejszy sposób przeniesienia mojej dość dużej rodziny w miejsca, które ukochaliśmy wspólnie z żoną, które były naszym, no może powiązane troszeczkę z działalnością, którą prowadziliśmy, bo prowadziliśmy pizzerię i chcieliśmy sprawdzić, jak to jest tam wytwarzane na miejscu. I wtedy trafiliśmy do wypożyczalni akurat w Płońsku, że ona nie istnieje, aczkolwiek tam pierwszy raz nam się udało wypożyczyć kampera i wspólnie z rodziną przebyć około 1900 kilometrów kamperem, zwiedzając między innymi też Austrię, zatrzymując się po drodze w miejsca, które prawdopodobnie byśmy nigdy nie zatrzymali się. I to dopiero było takie próbowanie. My nigdy nic nie wiedzieliśmy na temat karawaningu, ze względu na to, że nie mieliśmy w rodzinie. Najczęściej to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. To nie jest długa też historia. Karawaning tak naprawdę od ponad 100 lat funkcjonuje w różnych formach. Teraz jedynie może bardziej jest popularny ze względu na to, że jest dużo powiązania z internetem. On w Polsce dość mocno zafunkcjonował w latach 70. Oczywiście już był dużo, dużo wcześniej ze względu na to, że można sobie przypomnieć albo skojarzyć, niektórzy kojarzą takie miejsce jak Bolęcin nad Wkrą i tam coś takiego na zasadzie karawaningu funkcjonowało, bo to były namioty, różnego rodzaju samochody przerabiane na samochody kempingowe. I przyczepy kempingowe to też jest to samo? To jest to samo, kamper i karawaning, a do tego biwakowanie, czyli namiot. To są powiązane rzeczy, ale aczkolwiek karawaning to jest samochód kamper lub przyczepa kempingowa. Te dwie rzeczy należą do karawaningu, aczkolwiek też można rozróżnić, bo bardziej stacjonarny jest przyczepa, a bardziej, że tak powiem, w podróży jest kamper. My spróbowaliśmy tego 10 lat temu i od tamtej pory próbowaliśmy coraz bardziej zgłębiać i uważamy, że do tej pory jest to bardzo fajna forma odpoczynku. No nie ukrywam, nie do końca tania, aczkolwiek nam się wielokrotnie udawało dość tanio spróbować tej formy wypoczynku. Można być zalogowany na różnego rodzaju grupach na internecie, na Facebooku, gdzie różnego rodzaju oferty bywały na wynajem. Na tą chwilę posiadamy własny kamper, też go użyczamy i wypożyczamy, żeby inni mogli skorzystać z tej formy odpoczynku. A jakie plusy daje taka forma odpoczynku? No rozumiem, że można się zatrzymać w dowolnym miejscu, gdzie się chce. Może do końca aż tak nie jest, że w dowolnym, no bo jak już wspomniałem, w Europie to funkcjonuje prawie od 100 lat i ta forma odpoczynku funkcjonuje dość mocno rozwinięta w Europie Zachodniej. Myślę o południowych przede wszystkim krajach i to przez kraje te północne, czy Szwecję, Norwegię i Niemcy na przykład są, dużo osób w te kraje południowe wyjeżdża. W związku z tym są różnego rodzaju ograniczenia, które powodują, że no żeby nie było zakorkowane, żeby tylko karawanik nie, że tak powiem, nie zabił tych miast. Są odpowiednie miejsca do tego, ale też i są odpowiednie zakazy. Nie w każdym miejscu można postawić samochód. Mi się zdarzyło w Weronie zapłacić mandat, bo w nieodpowiednim miejscu postawiłem samochód. Nie ten, co trzeba, bo po prostu za duży samochód. Bo jednak to są samochody do 3,5 tony, bywają i większe, czyli na zwykłe kategorie B. Mimo wszystko centra miast są ograniczenia różnego rodzaju i dlatego nie wszędzie można. Aczkolwiek też tutaj forma taka tak zwana na dziko funkcjonuje. Nie tylko kempingi, nie tylko wyznaczone parkingi dla kamperów lub przyczep.
można funkcjonować tak, jak to teraz sprawdziliśmy ostatniego czasu przy tej sytuacji związanej z koronawirusem. Po prostu było dozwolone przemieszczanie się i biwakowanie w miejscach typu jakieś parkingi leśne. My tak zjechaliśmy część Pomorza, tutaj od Helu po Łebę i w kilku takich miejscach byliśmy. O tyle jest fajnie, że jeśli się jest na tych grupach, wrzuca się hasło typu Łeba, gdzie na dziko i chwila, moment, w przeciągu kilku godzin ma się dokładne informacje z opisem, pineski, więc to teraz troszeczkę dużo jest łatwiejsze. Kiedyś karawanik też się kojarzył w Polsce z dość dużą dozą majsterkowania, no bo tych wszystkich kamperów, przyczep kempingowych nie było tak dostępnych, jak są teraz, więc to było dużo trudniejsze, więc dużo jest też takich grup wspomagających się, mówienie jak naprawić pompę, wymienić coś, dołożyć dodatkowe panele solarne, żeby mieć więcej prądu. Teraz jest dużo, dużo łatwiej, aczkolwiek myślę, że to jest o tyle fajne, że bardzo się kojarzy z survivalem, no i przede wszystkim tą powierzchnią dość małą, ale obcującą w naturze, czyli łączymy naturę i małą powierzchnię, gdzie ja oczywiście na swojej rodzinie też w jakiś sposób to testowałem, to jest funkcjonowanie na małej powierzchni i jest większy kontakt, jest większa relacja. No nie zawsze jest to też miłe, aczkolwiek więcej się poznajemy. W dobie internetu, w dobie tych wszystkich udogodnień elektronicznych, no nie ukrywam, że to jest jakaś forma, która jakby nas zbliża do pierwotnych relacji i myślę, że to jest dość pozytywne. Ja dlatego z tego względu się też cieszę. Fajnie jest wyjechać z kimś w dwie osoby, bo wtedy się ma totalnie z tą osobą bliski kontakt. Czy jest to żona, czy to jest syn, czy córka. Ja pomału też to sprawdzam. Aczkolwiek dla nas ważne jest to ze względu na przykład takich prozaicznych rzeczy, jak pojechaliśmy do Energylandii, jest to dość daleko i kamperem można zwiedzić wtedy centrum Krakowa, bo się można zatrzymać gdzieś w okolicach centrum. Kamperem można, jeśli jest się rodzinnie na wyjeździe, mogę powiedzieć, z czym to jest związane. To jest związane z tym, że na przykład mamy możliwość przygotowania czegoś dla małego dziecka. Jeśli nawet się coś wydarzy, to mamy dostęp do prysznica. To są takie udogodnienia, które myślę, że przede wszystkim rodziny kojarzą. No oczywiście można jeździć po hotelach, ale każdy wie, że nie wtedy dziecko chce się najeść, kiedy jest ku temu pora, tylko może się okazać, że to będzie inny moment. W kamperze mamy tą możliwość, że w każdej chwili możemy coś przygotować, podgrzać. Również możemy zatrzymać się w odpowiednim miejscu i tak samo skorzystać z toalety. W co wyposażony jest taki pojazd i co mnie bardzo interesuje, czy za każdym razem musimy nocować w miejscach, gdzie zapewnioną mamy odpowiednią infrastrukturę do karawaningu, a więc podłączenie wody i prądu? Infrastruktura jest generalnie w kamperze czy w przyczepie. Tylko tyle, że tak, kamperem podróżujemy i mamy dostęp do tego wszystkiego na bieżąco. Fakt, że podczas drogi nie można z tego korzystać. Generalnie jest wszystko to, co jest w domu, czyli mamy ubikację, prysznic, umywalkę, gaz, czyli możemy sobie coś ugotować. Do tego jest ogrzewanie. Niektóre kampery mają też stacjonarną klimatyzację. Tak naprawdę samochody, mniej więcej jeśli chodzi o kampery, to jest od dwóch, trzech osób do spania i do jazdy, do ośmiu, takie się zdarzały też i kampery, więc sporo można osób tam pomieścić, aczkolwiek do jazdy najczęściej są do sześciu osób, czyli do jazdy rozumiemy takie miejsca, gdzie są pasy i jest to homologacja, żeby bezpiecznie przewieźć osoby. Jeśli chodzi o przyczepę, no to przyczepą ciągniemy samochodem osobowym i tylko w samochodzie są osoby, a przyczepa służy tylko, jeśli jesteśmy już na postoju. Jeśli chodzi o kwestie tej infrastruktury, tak naprawdę no, jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni, no bo to są 110-litrowe zbiorniki na wodę, na brudną wodę, tak zwane kasety, do której są fekalia spuszczane, też nie jest za duża. No, w zależności jaka ilość rodziny, w rodzinie jest osób, to jest rząd wielkości od dnia do półtorej dnia,
trzeba wymieniać tą kasetę, opróżniać, wypłukać w odpowiednich miejscach. Infrastruktura w Polsce coraz większa jest, więc jest możliwość skorzystania różnego rodzaju parkingów lub miejsc przy autostradach. I w związku z tym no, nie jest to jakoś problematyczne, aczkolwiek no, trzeba o tym pamiętać, żeby gdzieś w głuszy nie zastanawiać się, gdzie wylać fekalia. No, jest to niedozwolone, żeby gdzieś tam pokątnie to wylewać. Zakup własnego pojazdu jest no, spory koszt, sam o tym mówiłeś zresztą, ale można także auto wynająć. To jest tańsza opcja niż pokój w hotelu lub pensjonacie. No i właśnie jeszcze z jakimi dodatkowymi kosztami to się kojarzy? No bo rozumiem, że chociażby wyrzucanie takich zbiorników jest dodatkowo płatne. Tak, no na pewno trzeba wspomnieć, że to nie jest forma wypoczynku taniego. Wielokrotnie zdarza mi się rozmawiać z osobami, które po prostu traktują. To jest związane właśnie z tą historią, czyli jak już tu wspomniałem o tym Bolęcinie, czyli Bolęcin, gdzie jedziemy pod namiot, jakaś kuchenka gazowa i to jest trochę takie koczowanie, bym to tak nazwał. Z dawnych lat karawanik w ogóle kojarzy się z cyganerią, wielokrotnie to tak było też nazywane. To do końca tak nie jest w tym momencie i też nie była taka intencja. W tym momencie, powiem szczerze, jest to dość luksusowa forma wypoczynku, a przynajmniej dla tych, którzy lubią wolność, czują, poszukują tej wolności, i tak naprawdę chcą przebywać w naturze. Nie do końca jest to w związku z tym też tanie, no bo infrastruktura na takiej małej powierzchni, takiego małego samochodu jest dość droga. No tak jak mówię, to jest domek na kółkach, w związku z tym na tej małej powierzchni trzeba umieścić te wszystkie rzeczy, które są w domu. Mi osobiście się taka dygresja, spotkałem się z człowiekiem, który jak byliśmy, podróżowaliśmy po Hiszpanii z żoną, spotkaliśmy Polaka, który na emeryturze podróżował, ale generalnie cały okres jesienno-zimowy żył w kamperze na wybrzeżu hiszpańskim, przemieszczając się, ucząc języka, uczył się i też francuskiego, bo planował zwiedzić Francję, w związku z tym cały czas się rozwijał. To było dla mnie niesamowite wrażenie, bo człowiek z bananem na ustach, fantastycznie zbudowany, w wieku praktycznie mojego ojca, zadowolony z życia i przede wszystkim z wielką empatią, bo nam dużo też pomógł, mówiąc, opowiadając, jak można podróżować po Hiszpanii. To było niesamowite. I wracając do twojego pytania, czyli pytanie związane z kosztami, na pewno zanim się kupi, to trzeba spróbować kilka razy wypożyczyć auto, bo nie jest to dla każdego. Nie każdy lubi taką formę wypoczynku. Nie każdy jest przyzwyczajony do takich survivalowych klimatów, mimo że wszystko mamy na miejscu, to jednak ta mała powierzchnia ogranicza. To jest poczucie, że jednak trzeba się zastanowić, w którym momencie, gdzie wylać fekalia albo uzupełnić wodę pod prysznic. To są rzeczy, nad którymi się trzeba zastanawiać. Są miejsca, są kempingi w Polsce. Można jechać na tych grupach różnego rodzaju, są też takie parkingi tak zwane, gdzie ktoś użycza, bo tą formę jest też pasjonatem i na przykład użycza na przykład wodę albo na nocleg na jeden dzień gdzieś w agroturystyce. Więc miejsc do przebywania w Polsce coraz więcej jest i przede wszystkim to jest już dobra infrastruktura. Ja większość czasu spędziłem na podróżach jednak w Europie, aczkolwiek to są moim zdaniem i tak bardzo mało. Ja nadal uważam, że to jest przede mną wielka przyszłość i będę rozbudowywał moją pasję w tym względzie. I wiele momentów, gdzie spotykam osoby, które tym się pasjonują, oni zawsze mają dużo do powiedzenia, zawsze mają dużo do doradzenia. No i przede wszystkim bardzo dużo jest tam empatii i przyjaźni. Są to ludzie, którzy praktycznie w każdej chwili pomogą. Ja miałem taką ostatnią sytuację, kiedy byliśmy Zakopanem na Sylwestra. Tam z mojej przyczyny coś popsułem, z mojej winy. I chwila, moment, kiedy po prostu byłem z rana z kolegą, próbowałem coś naprawić, się okazało, że wszyscy po kolei dopytują, przynoszą sprzęt,
analizują, doradzają, nawet podwożą po jakieś dodatkowe części. To się działo bez jakiejś mojej większej inicjatywy. To jest wspólnota, to są ludzie, którzy się wspierają. To też widać na tych grupach. Można rzucić hasło gdzie na dziko na Półwyspie Helskim i się uzyska odpowiedź. Mimo wszystko tak wracając do, jeszcze raz, bo ciągle odbiegam od zadanego pytania, nie jest to tani wypoczynek, aczkolwiek mi z rodziną się często udawało w miarę rozsądnych cenach, na przykład zwiedzić Włochy, wybrzeże Amalfi i generalnie przejechać przez Włochy. Jest to możliwe, można różne zakątki Włoch zwiedzić. Mówiliśmy już o plusach, o minusach podróżowania karawaningiem, a jak to jest z kosztami? Tani jest to wypoczynek? Tu, jeśli chodzi już o koszty konkretnie, jeśli chodzi o wynajem, to w zależności też jakie to auto jest, to bazujemy na kwotach od 400 do 600 zł za dobę, więc to nie jest tanie. W zależności gdzie byśmy mieli podróżować, oczywiście przez wielokrotność to mnożymy. Jeśli chodzi o dodatkowe koszty, to nie są też małe koszty, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że jest to paliwo. Te auta palą w okolicach od 10 do 12 litrów oleju napędowego. Jeszcze teraz jest to o tyle fajne, bo praktycznie mamy złotówkę mniej na litrze paliwa, więc ma to znaczenie teraz, aczkolwiek do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać właśnie miejsca postoju, czyli parkingi lub kempingi. Też to są rozliczane troszeczkę jak w hotelu, czyli jak doba hotelowa plus jeszcze osoby. No, w zależności od standardu są to kwoty, rząd wielkości, że zakładam na przykład na 4 osób, od 60 do nawet 100 zł. Za dobę. Jeśli chodzi o takie wymiany, tam dolanie wody, tych rzeczy, to już nie są jakieś drastyczne kwoty, bo na kempingach tego typu usługi można tam na rząd wielkości 15 do 20 zł uzyskać. Do tego na pewno trzeba doliczyć normalne wyżywienie, tak jak wszędzie. Tu mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o szukanie jakby kosztów, to czyli ograniczanie tych wydatków, no to można to tak podejść do tego, że w momencie, kiedy ma się rodzinę czteroosobową i się idzie do restauracji, no to się płaci jakieś konkretne kwoty. Jeśli nie wykupujemy wyżywienia razem z pobytem, no to trzeba wziąć pod uwagę chodzenie po restauracjach. Tu możemy kupić i normalnie sobie wykonać wszystkie posiłki na miejscu. Jakie uprawnienia trzeba mieć, żeby kierować kamperem? To jest zwykłe prawo jazdy B? Tak, zwykłe kategorii B. W zależności tam, jeśli chodzi o przyczepę, to wiadomo, że też nie można przekroczyć 3,5 tony. Można znaleźć takie przyczepy, które swobodnie można ciągać bez dodatkowych uprawnień. Jeśli chodzi o kampera, no to większość kamperów jest na kategorię B. Aczkolwiek trzeba uważać z przeholowaniem tej wagi, bo jednak nowoczesne kampery, które mają już te wszystkie udogodnienia, same bez załadowania ważą w okolicach 2 800 ton, nawet 3 tony, więc tak naprawdę załadunek nie jest dość duży. Oprócz osób to już tam dużo nie wejdzie. Zdarzają się kontrole na drogach austriackich, zdarzają się na włoskich, aczkolwiek mi osobiście się nigdy taka sytuacja nie wydarzyła. Kontrolę mieliśmy we Włoszech, ale Włosi bardzo pozytywnie, to było jakieś kilka lat temu, pozytywnie do nas, że tak powiem, podeszli. Nie próbowali, generalnie nic nie wydarzyło się, nic złego. Rozumiem, że żeby uniknąć nieprzyjemności, trzeba dbać o formę przed podróżą i trochę schudnąć, żeby za dużo nie ważyć. Zapewne, aczkolwiek myślę, że nie trzeba zabierać zbędnych bagaży. Zbędnych bagaży, już powiem o co chodzi, to na pewno nie jest za dużo jedzenia. Ja przy pierwszej mojej podróży nad tym się nie zastanawiałem, po prostu pomyślałem, że zabiorę połowę Biedronki do bagażnika, bo zrobię interes życia i po prostu wszystko taniej będę miał. To jest błędne myślenie. Na miejscu też można kupić. Na miejscu można też kupić, a nie ukrywam, że koszt paliwa, w którym ciągniemy przeładowany samochód, ma w tym momencie znaczenie. Można powiedzieć, że
że nie ma sensu. Mogę tylko jeszcze dodać, że w tym momencie, kiedy rozmawiamy o dość trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, podróżowanie kamperem jest o tyle bezpieczne, że my wybieramy miejsca, w których będziemy przebywali i nie jest te, i tak naprawdę możemy totalnie od społeczeństwa się, czy może inaczej, od społeczeństwa to nie, bo też nie jest to do końca chyba dobre, aczkolwiek w zależności kto ma jakie potrzeby, no ale ograniczyć na pewno kontakty, można na pewno ograniczyć totalnie kontakty i być swobodnym, bo czy łazienka, czy kuchnia, czy miejsce do posiłku, korzystamy już z samochodu, który jest zdezynfekowany, ozonowany. W związku z tym, bo większość czy wypożyczalni, czy osób, które pod wynajem daje samochód, takie usługi też świadczy, żeby każdy klient był bezpieczny, miał świadomość bezpiecznego pobytu. I to jest chyba najważniejszy argument obecnie przemawiający za ideą karawaningu, o której dzisiaj Piotr Porzyński na antenie Radia Płońsk opowiadał. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.